Siemanko, tym razem gadżet z AliExpress w formie rękawicy. Na zdjęciach wyglądała tam cudownie. Mając ją fizycznie, dotykając, też jest całkiem miło. Ale tak naprawdę rewelacji nie ma. A dlaczego? Brak wypełnienia w środku. Mamy jakąś szmatę. Tak naprawdę cała miękkość to jest tam właśnie ten bębrak. Nie wiem, sztucznie. No, na pewno to nie jest naturalne, nie oszukujmy się, ale jest miły. Miły, nie ma dramatu. Wody ciągnie bardzo malutko. Naprawdę skromnie, w porównaniu do firmowych rękawic, to tu jest przepaść, jeżeli chodzi o pobór, o nasączenie wodą. Ściągacz boski. Idealnie. Naprawdę tu trzyma perfekcyjnie. Co w tej rękawicy jest fajnego, co mi się bardzo podoba, to to, że cała woda, którą złapię, siedzi właśnie w tej sierści, w tym puchu. Minus tej rękawicy, jak złapię jakiegoś sypka, nie ma szans, żeby się on wypłukał. Nie ma opcji. Woda jego nie wyciągnie. Bardzo duży problem jest z wyczesaniem tej rękawicy, doprowadzenia do stanu idealnego, żeby móc użyć kolejny raz. Myłem ją już dwa razy i powiem szczerze, podchodziłem wiele razy z wyczesywaniem i z przedmuchiwaniem, nie ma szans. Nie chcę, po prostu nie chcę. Włos wychodzi z niej masakrycznie. Ale bardzo fajnie się nie umyje. A dlaczego? Dlatego, że właśnie cała woda, która jest zawarta w tym puchu, nie nasiąka w środku, nie jest po stronie wewnętrznej, tak jak w większości rękawic, bo tam się trzyma ta woda, tylko siedzi w tym puchu. Super. I tutaj jest leciutko i nie musisz dociskać, i albo inaczej, nie musisz pilnować, żeby ci za mocno nie dociskał. Tu ona swobodnie krąży po lakieru. Czy kupiłbym ją kolejny raz? Nie. Naprawdę nie. Szkoda pieniędzy. Chyba, że nie zależy ci na lakierze. Jak ci nie przeszkadza, czy będziesz miał rys mniej czy więcej, to jak najbardziej jest dla ciebie. Nie chcesz wydać za dużo pieniążków na rękawice. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o rękawice, czy wasz pady z AliExpress, bryluje ten właśnie biało-czerwony, któryś tam, nie wiem, ile się pojawił miesięcy temu. 3-4, zresztą nieważne. Tak czy tak, zapraszam ciebie do obejrzenia tego krótkiego filmiku, na którym starałem się pokazać, jak zachowuje się rękawica podczas mycia właściwego. Do zobaczenia, hej! Gina, she's so spicy.